12 dni w terenie i czas na przerwę. Kampanii jeszcze nie ma, wyborcze szlaki już są. Niektóre dokładnie przetarte i przedyskutowane. Spotkanie ze spotkaniem, rozmowa za rozmową. Za co Donald Tusk i jego drużyna zbierają plusy, a za co należą im się minusy? O tym Katarzyna Kolenda-Zaleska. To była jak dotąd najdłuższa przedkampanijna trasa polityka. Od piątku 17 marca przez 12 dni Donald Tusk objechał województwo śląskie i opolskie, spotykając się na wiecach i kameralne spotkania z wyborcami. Na finał wybrał spotkanie z młodzieżą i także tutaj musiał się mierzyć z zarzutami, że ściga się z PiS-em na rozdawnictwo, tracąc tym samym wolnorynkowych wyborców. Ja się urodziłem liberałem w tym sensie, że dla mnie wolność będzie zawsze najważniejsza. Mam zawsze ograniczone zaufanie do państwa, o wiele bardziej wierzę w człowieka. Ale też dobrze wiemy, pandemia to pokazała, kwestia wojny z Ukrainą, kryzys migracyjny, kryzys środowiskowy pokazuje, że my musimy używać narzędzi państwowych. Cały ten 12-dniowy wysiłek musi się zderzyć z ogólną tendencją. PiS jest stabilny, opozycji, w tym Platformie, poparcie znacząco nie rośnie. Źródłem słabości Platformy jest strata wyborców konserwatywno-liberalnych, że ci wyborcy odchodzą do Konfederacji. Ze strony liberałów Tusk zebrał cięgi za pomysł mieszkaniowego kredytu 0% i babciowe jako sztandarowe pomysły owego rozdawnictwa. Jest dokładnie odwrotnie. Ja chcę promować tych, którzy chcą pracować. Ja jak tutaj wróciłem do polskiej polityki, nie powiedziałem ani jednego zdania, że chcę się licytować z PiS-em i rozdawać nie swoje pieniądze. Na dowód przywiązania do idei pracy Tusk zamieszcza w internecie filmik przypominający jego przeszłość i pracę na wysokościach. Ciężko pracowaliśmy, elektrownia wodna. Co jednak nie zmienia faktu i co dostrzega sam Tusk, łatwo nie jest, że tendencja nie jest korzystna dla opozycji. Jeżeli są przez chwilę złe sondaże, bo ja ufam, że tylko przez chwilę, no to właśnie trzeba pokazać ciężką pracę i determinację i Donald Tusk to pokazuje. Przez 12 dni nie tylko Tusk, ale też parlamentarzyści Platformy objeżdżali dwa województwa. Akcja musiała zaniepokoić władzę, bo niemal dzień w dzień organizowane są konferencje prasowe sztabu PiS z jednym przekazem. Jak bardzo zły jest Donald Tusk. Dzisiaj postanowiliśmy sprostować te wszystkie wypowiedzi Donalda Tuska. To jest prawdziwa twarz Donalda Tuska. Dla zwolenników Tuska to nie ma znaczenia. Dla niezdecydowanych owszem. I Platformie wyraźnie nie służą dyskusje na temat jednej listy opozycji. To jest to przedsięwzięcie, które nie rokuje, jeśli chodzi o sukces. To znaczy nie ma żadnego pomysłu na to, żeby przekonać do nich innych. O ile Tusk na początku objazdu był żarliwym orędownikiem jednej listy. Ja jestem gotowy podjąć decyzję na rzecz jednej listy jutro, w ciągu godziny. To później temat powoli zanikał, choć nie jest jeszcze definitywnie przekreślony. Tusk natomiast skupia się na pozyskiwaniu elektoratu młodych, tak jak w Opolu i tak jak na kampusie w Sosnowcu. Nie dajcie sobie wmówić, że wasza aktywność, wasze wejście w sferę polityczną, wasza jakby fizyczna obecność w polityce, że ona nic nie zmieni, ona nie ma żadnego znaczenia. Z tym samym apelem zwracał się do kobiet. Ja mam wrażenie, że dzięki wam w ogóle istnieje szansa na zmianę w Polsce. Nieoficjalnie to właśnie kobieta ma stanąć na czele sztabu wyborczego Platformy. Wioletta Paprocka-Ślusarska, radna Sejmiku Mazowieckiego, w przeszłości w Sejmie MSWiA, a teraz u Rafała Trzaskowskiego. Proszę pozostawić tę wiadomość panu przewodniczącemu, bo to on powinien tego typu decyzje przekazywać. Decyzja może zapaść i jeszcze w tym tygodniu. Katarzyna Kolenda.